W dzisiejszym szybkim tempie życia przewlekłe zmęczenie stało się powszechnym towarzyszem wielu z nas, ograniczając naszą zdolność do pracy, uczenia się i cieszenia się życiem. Na szczęście natura oferuje szereg składników pokarmowych, które mogą pomóc nam odzyskać utraconą energię i witalność. W tym filmie przyjrzę się, jakie składniki pokarmowe mogą stać się kluczem do przezwyciężenia przewlekłego zmęczenia dnia codziennego, otwierając przed nami drzwi do lepszego samopoczucia i większej aktywności. Być może o niektórych związkach z dzisiejszej listy dotychczas nigdy Państwo nawet nie słyszeli. Program zacznę jednak od składników powszechnie znanych, ale zarazem wyjątkowo ważnych w kontekście złagodzenia przewlekłego zmęczenia, a jednym z nich jest żelazo. Pierwiastek ten jest niezbędnym składnikiem hemoglobiny, czyli białka w czerwonych krwinkach, które odpowiada za transport tlenu z płuc do pozostałych części ciała. Niski poziom żelaza, z którym zmaga się wielu z nas, może prowadzić do obniżenia stężenia hemoglobiny, co oznacza, że tkanki i komórki naszego ciała otrzymują mniej tlenu, który jest niezbędny do produkcji energii. Efektem zaś tego, że komórki produkują mniej energii jest to, że odczuwamy całkowity brak sił witalnych. Spadek energii jest tak znaczący, że utrudnia nam wykonywanie nawet najprostszych czynności dnia codziennego. Jednocześnie odpoczynek w postaci snu jest niewystarczający, aby złagodzić ten problem. Poza tym, niski poziom żelaza wpływa negatywnie na układ odpornościowy, co może skutkować zwiększoną podatnością na infekcje i choroby, dodatkowo osłabiając organizm i przyczyniając się do uczucia zmęczenia. Drugim kluczowym składnikiem, który pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia są foliany, czyli witamina B9. Jest ona niezbędna w procesie tworzenia czerwonych krwinek w szpiku kostnym, a te z kolei, jak już częściowo wspomniałem, są odpowiedzialne za transport tlenu do tkanek i komórek, który to jest przez nie wykorzystywany do produkcji energii. Do tego witamina B9 wpływa na metabolizm neuroprzekaźników takich jak dopamina i serotonina, które są kluczowe w regulacji nastroju. Gdy zabraknie nam folianów, to może skutkować to właśnie pogorszeniem nastroju, a nawet pojawieniem się objawów depresyjnych, co tylko nasila odczuwanie zmęczenia. Do tego naukowcy wskazują, że niskie wysycenie ciała folianami sprzyja zaburzeniom pamięci, co również stanowi pewien pierwiastek ogólnego uczucia zmęczenia. Najlepszym źródłem pokarmowym folianów są produkty takie jak brokuły, brukselka, kalafior, jarmusz, szpinak, sałata, kapusta włoska, soczewica, kiwi, pomarańcze oraz pieczywo żytnie razowe na zakwasie. Gdy mowa o witaminie B9, to nie sposób nie wspomnieć też o witaminie B12. Należy wiedzieć, że związek pomiędzy B12 a uczuciem zmęczenia jest bezpośredni i wielowymiarowy, co czyni tę witaminę jednym z najważniejszych składników odżywczych w walce z przewlekłym zmęczeniem. Podobnie jak witamina B9, tak również witamina B12 jest kluczowa dla tworzenia czerwonych krwinek transportujących tlen potrzebny do produkcji energii. Do tego witamina B12 jest kluczowa dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, między innymi dlatego, że utrzymuje ona integralność osłonki milinowej, która otacza i chroni neurony, czyli komórki nerwowe, a także która to umożliwia sprawne przewodzenie impulsów nerwowych. W konsekwencji, poza bezpośrednim uczuciem braku energii, niski poziom witaminy B12 sprzyja obniżeniu sprawności umysłowej i pojawieniu się zaburzeń nastroju, co tylko potęguje zmęczenie. Jeśli chcą poznać państwo najlepsze źródła pokarmowe witaminy B12, to w górnym prawym rogu ekranu pojawił się link do filmu, w którym podaję ranking produktów najbogatszych w tę witaminę. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że dla przezwyciężenia uczucia zmęczenia spośród witamin z grupy B najważniejszymi są te dwie, o których przed chwilą powiedziałem, czyli witamina B9 i witamina B12. Ich znaczenie podkreśla też fakt, że to właśnie z ich niedoborem mamy najczęściej do czynienia. Niemniej mówiąc w kontekście złagodzenia uczucia zmęczenia i powiązanego z tym również pogorszonego nastroju i osłabionej pracy mózgu, muszę też podkreślić, że pomocne są także inne witaminy z tej grupy. Mam tu na myśli witaminę B1, czyli tiaminę, ryboflawinę, czyli witaminę B2, niacynę, czyli witaminę B3, kwas pantotenowy, czyli witaminę B5, a także witaminę B6. Jednak o tych witaminach nie będę mówił bardziej szczegółowo, ponieważ z ich niedoborem mamy do czynienia stosunkowo rzadko. Jeśli jednak doskwiera nam przewlekłe zmęczenie, to można rozważyć sięgnięcie po cały kompleks witamin z grupy B. Spośród witamin, w walce z przewlekłym zmęczeniem niezwykle ważna jest witamina D, ponieważ na wielu różnych płaszczyznach wpływa na nasze siły witalne. Dla przykładu usprawnia ona funkcjonowanie mitochondriów, czyli struktur zlokalizowanych w komórkach naszego ciała, które są potocznie nazywane komórkowymi elektrowniami, gdyż wytwarzają one energię. Fachowcy wskazują, że niski poziom witaminy D może osłabiać zdolność mitochondriów do efektywnej produkcji energii, co z kolei może przyczyniać się do pojawienia uczucia zmęczenia. Do tego witamina D jest kluczowa w procesach wchłaniania wapnia w jelitach, który to z kolei jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania mięśni. W efekcie niski poziom witaminy D może skutkować obniżeniem stężenia wapnia w organizmie, co dalej prowadzi do osłabienia mięśni, które również możemy odczuwać w postaci ogólnego zmęczenia. W literaturze fachowej znajdziemy również wiele dowodów na to, że witamina D wpływa na nastrój i zdrowie psychiczne, co może mieć pośredni wpływ na nasze siły witalne. Wynika to m.in. z tego, że witamina ta bierze udział w produkcji serotoniny, czyli hormonu szczęścia. Zresztą przeprowadzone badania dowiodły wprost, że osoby o niskim poziomie witaminy D cechują się wyższym ryzykiem rozwoju depresji aż o 31%, zaś uzupełnienie deficytu tego składnika wspomaga jej leczenie. Ponadto, z uwagi na to, że witamina D jest zaangażowana w powstawanie neuroprzekaźników, dojrzewanie komórek nerwowych i funkcjonowanie obszarów mózgu takich jak hipokamp, kora mózgowa i podwzgórze, to jej deficyt może skutkować pogorszeniem pamięci, co zresztą zostało potwierdzone w badaniach naukowych. A to z kolei tylko pogłębia odczuwanie przez nas zmęczenia i ogólnego wypalenia. Co więcej, literatura fachowa wskazuje też, że zbyt niskie stężenie witaminy D w ciele sprzyja pojawieniu się problemów ze snem i bezsenności, w tym obniża jakość naszego snu. A jak wiadomo, sen to jeden z najważniejszych czynników wspomagających regenerację naszego ciała. Obszerna praca naukowa z 2022 roku dowiodła wprost, że stosowanie witaminy D poprawia jakość naszego snu, a to z kolei dokłada cegiełkę do zredukowania uczucia zmęczenia. Zresztą w literaturze naukowej znajdziemy wiele opracowań, które dowodzą wprost, że uzupełnienie niedoboru witaminy D przekłada się na zmniejszenie przewlekłego zmęczenia. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.doktorbartek.pl Dziennik. Kolejnym składnikiem o działaniu przeciwzmęczeniowym jest magnes. Warto wiedzieć, że pełni on kluczową rolę w ponad 300 reakcjach enzymatycznych zachodzących w naszym ciele, które są związane m.in. z produkcją energii, a także funkcjonowaniem mięśni i układu nerwowego. W efekcie magnes jest niezwykle ważnym pierwiastkiem dla utrzymania optymalnego poziomu energii i ogólnego samopoczucia. Aby nie być gołosłownym, to powiem, że magnez uczestniczy w produkcji ATP, czyli cząsteczek znajdujących się w naszym organizmie, które są głównym magazynem i nośnikiem energii w komórkach. Mówiąc wprost, każda komórka w organizmie używa ATP do zasilania swoich funkcji, jakie pełni. Niski zaś poziom magnezu może prowadzić do zmniejszenia produkcji ATP, co bezpośrednio przekłada się na obniżony poziom energii i uczucie zmęczenia. Myślę, że nie każdy wie o tym, że brak magnezu sprawia też, że nasz organizm jest bardziej wrażliwy na działanie czynników stresotwórczych, czyli w przypadku niskiego poziomu magnezu bardziej odczuwamy codzienny stres, co tylko potęguje uczucie wyczerpania. Ponadto magnes bierze udział w przekazywaniu impulsów nerwowych, w efekcie czego jego niedobór może skutkować zaburzeniami snu i bólami głowy, czyli pojawieniem się objawów charakterystycznych dla przewlekłego zmęczenia. Do tego przeprowadzone badania pokazały, że osoby, których ciało jest słabo wysycone magnezem, mają aż o 34% wyższe ryzyko pojawienia się objawów depresyjnych. Przy okazji, jako ciekawostkę też powiem, że magnes jest niezbędny do przekształcania witaminy D do jej aktywnej formy. Gdy zabraknie nam magnezu, wówczas dochodzi do obniżenia stężenia aktywnej formy witaminy D w naszym ciele. A ta jak już przed chwilą powiedziałem, również jest kluczowa dla złagodzenia uczucia zmęczenia. Jednocześnie zachęcam Państwa do zapoznania się z filmem, który pojawił się w prawym górnym rogu ekranu, w którym to opowiadam o najlepszych źródłach pokarmowych magnezu. Pozostając jeszcze przy składnikach mineralnych, które mogą dostarczyć nam sił witalnych, chciałbym wspomnieć o nim nieważnym pierwiastku, jakim jest cynk. W jego przypadku warto powiedzieć o tym, że podobnie jak magnez, wpływa on pozytywnie na aktywność witaminy D. Dla przykładu, wyniki badania, które zostały opublikowane w 2021 roku, pokazały wprost, że podawanie cynku skutkuje istotnym wzrostem stężenia aktywnej postaci witaminy D w naszym ciele. Do tego aktualny stan wiedzy dowodzi, że cynk wspomaga nasz sen, w tym skraca czas niezbędny do zaśnięcia i zwiększa jego jakość, przez co staje się on bardziej regenerujący, co ma oczywiście pozytywny wpływ na zmniejszenie uczucia zmęczenia. Jak udowodnili badacze, w tym aspekcie warto połączyć cynk z przed chwilą wspomnianym magnezem oraz z melatoniną. Te trzy składniki stosowane jednocześnie mogą przynieść wysoce zadowalające efekty. Zagłębiając się w prace naukowe, możemy się dowiedzieć, że istnieje ścisły związek pomiędzy niskim poziomem cynku w organizmie a pojawieniem się zespołu przewlekłego zmęczenia. Co więcej, szereg badań, do których udało mi się dotrzeć, udowodnił, że podawanie cynku znacząco zmniejsza uczucie zmęczenia. Taki efekt został zaobserwowany m.in. u osób starszych, które stosowały 30 mg cynku dziennie przez nieco ponad dwa miesiące. Co ważne, aby zwiększyć skuteczność takiego działania, warto rozważyć połączenie cynku z melatoniną. Praca z 2021 roku potwierdziła, że połączenie tych dwóch składników daje dobry efekt w zakresie zmniejszenia uczucia zmęczenia u osób zmagających się z zespołem chronicznego zmęczenia. Pierwiastkiem ważnym dla przezwyciężenia uczucia zmęczenia, o którym chciałbym jeszcze dziś powiedzieć, jest selen. Związek selenu z uczuciem zmęczenia można rozumieć przez pryzmat jego wpływu na kluczowe obszary zdrowia. Przede wszystkim mam tu na myśli to, że jest on bardzo ważny dla prawidłowego funkcjonowania tarczycy, a to dlatego, że bierze udział w przekształcaniu hormonów tarczycy do ich najbardziej aktywnej formy. Do tego jest on silnym przeciwutleniaczem, za sprawą czego chroni komórki tarczycy przed szkodliwą aktywnością wolnych rodników. To, o czym mówię, jest kluczowe w kontekście zmęczenia, ponieważ niedoczynność tarczycy, która może być spowodowana niedoborem selenu, objawia się przede wszystkim właśnie zupełnym brakiem sił witalnych i chronicznym uczuciem zmęczenia, podobnym do tego, które ma miejsce w przypadku osób zmagających się z anemią. Wynika to m.in. z tego, że w przebiegu niewydolności tarczycy dochodzi do spowolnienia metabolizmu, a w związku z tym zmniejszenia produkcji energii w naszym ciele. Przy okazji, jako ciekawostkę, jeszcze dodam, że w przypadku osób, które już zmagają się z niedoczynnością tarczycy i którym doskwiera brak sił witalnych, warto rozważyć włączenie selenu w połączeniu z mioinozytolem. Naukowcy wykazali, że te dwa składniki podawane jednocześnie pomagają przywrócić właściwy poziom hormonów tarczycy i złagodzić uczucie zmęczenia. Poza tym prace naukowe sugerują, że osoby z niskim poziomem selenu mogą częściej doświadczać obniżonego nastroju, zaś zapewnienie optymalnego stężenia selenu w organizmie wiąże się z mniejszym ryzykiem wystąpienia objawów depresyjnych. Aby dostarczyć dużej ilości selenu, warto włączyć do diety produkty takie jak orzechy brazylijskie, śledź, dorsz, łosoś, sardynki, flądra, halibut, żółtka jaj, wołowina, wątroba z gęsi i owoce morza. Przejdźmy teraz do następnego składnika, jakim jest koenzym Q10. Jest to związek zaliczany do składników witaminopodobnych, ponieważ swoją budową chemiczną przypomina on witaminę K. Koenzym Q10, podobnie jak witamina D, odpowiada za prawidłową pracę mitochondriów, które wytwarzają w komórkach energię. Czyli to właśnie dzięki temu składnikowi w komórkach ciała powstaje energia niezbędna nam do funkcjonowania. To, o czym mówię, przekłada się na konkretny efekt. Obszerna metaanaliza z 2022 roku jednoznacznie potwierdziła, że stosowanie koenzymu Q10 jest skutecznym sposobem na zmniejszenie objawów zmęczenia. Najbogatszym źródłem koenzymu Q10 są podroby takie jak serca i wątroba. Do tego koenzymu Q10 znajdziemy też w wołowinie, mięsie drobiowym, śledziu i makreli. Jeśli zaś ktoś z Państwa chciałby znacząco wysycić swoje ciało tym składnikiem, to na podstawie przeprowadzonych badań mogę powiedzieć, że można dodatkowo wesprzeć się preparatami z koenzymem Q10 stosując je w ilości od 100 do 500 mg na dobę. Innym, nieco mniej znanym związkiem, ale który również może okazać się pomocny osobom, które doświadczają braku sił witalnych, jest L-karnityna. Również i ten związek jest zaangażowany w produkcję energii. A to dlatego, że transportuje on kwasy tłuszczowe do wnętrza mitochondriów, gdzie ulegają one utlenieniu, w wyniku czego powstaje właśnie energia. Tu, jako ciekawostkę, wspomnę, że wraz z wiekiem dochodzi do zmniejszenia stężenia L-karnityny w naszym ciele. A to oznacza, że na jej właściwościach przeciwzmęczeniowych skorzystać mogą przede wszystkim osoby starsze. Zresztą wyniki badań opublikowane w 2007 roku dowiodły wprost, że podawanie L-karnityny w ilości 2 gramy dziennie spowodowało zmniejszenie uczucia zmęczenia i poprawę sprawności umysłowej u osób w podeszłym wieku. Przy okazji chciałbym zaznaczyć, że L-karnityna przyspiesza regenerację mięśni i zmniejsza uczucie zmęczenia po wykonanym intensywnym wysiłku fizycznym. Do tego warto wspomnieć też o tym, że omawiany związek poprawia nasze zdrowie psychiczne. Obszerne opracowanie naukowe z 2018 roku pokazało, że alkarnityna znacząco łagodzi objawy depresji, co również dokłada cegiełkę do zmniejszenia odczuwania przewlekłego zmęczenia. Jeśli chodzi o źródła pokarmowe l to najwięcej znajdziemy jej w produktach mięsnych, w tym w koninie, jagnięcinie, wołowinie, a także w mięsie z indyka i kaczki. Niemniej, jeśli zależy nam na zauważalnym efekcie, to można rozważyć sięgnięcie po preparaty z L-karnityną we wspomnianej dawce około 2 gramów dziennie. Jeszcze mniej znanym związkiem, który może okazać się pomocny osobom zmagającym się z przeplekłym zmęczeniem, jest składnik o skomplikowanie brzmiącej nazwie dinukleotyd nikotinoamidoadninowy, który w preparatach znajduje się w formie zredukowanej i występuje pod skróconą nazwą NADH osobom zainteresowanym powiem, że jest to składnik, który bierze udział w tak tzw. łańcuchu transportu elektronów w naszych komórkach. Jest to nic innego jak szereg przemian biochemicznych, w których elektrony są przenoszone na tlen, w wyniku czego powstaje woda i energia, która jest magazynowana w postaci wcześniej już wspomnianych cząsteczek o nazwie ATP, w literaturze naukowej znajdziemy wiele dowodów na to, że stosowanie NADH zmniejsza odczuwanie zmęczenia i poprawia jakość życia osób z zespołem przewlekłego zmęczenia. Korzystny efekt osiągnięto wtedy, gdy stosowano NADH w ilości 20 mg na dzień. Przy czym jednocześnie warto zwrócić uwagę na to, że dobry wynik można osiągnąć podając NADH razem z przed chwilą wspomnianym koenzymem Q10 w ilości 200 mg na dzień. Mówiąc o składnikach, które mogą zniwelować uczucie zmęczenia i wyczerpania, w tym złagodzić obciążenie psychiczne i zregenerować ciało po wysiłku zarówno umysłowym, jak i fizycznym, nie sposób nie wspomnieć o wszelkiego rodzaju adaptogenach czyli wybranych surowcach roślinnych. Bez szerszego omawiania, w skrócie powiem, że w tej grupie produktów szczególnie polecam Państwu zainteresować się różeńcem górskim. Jest to roślina, która, jak potwierdziły badania, zmniejsza objawy zmęczenia psychicznego, a także poprawia wydolność fizyczną i wspomaga regenerację ciała. Do tego podnosi ona sprawność umysłową, w tym pamięć i koncentrację, a także wspomaga uczenie się. Co więcej, jak wykazali eksperci, ma ona też łagodne działanie przeciwdepresyjne i poprawia nastrój u osób zmagających się z łagodną i umiarkowaną depresją. Różeniec górski możemy stosować w formie naparu poprzez zalanie jednej łyżki rozdrobnionego korzenia jedną szklanką wrzątku i zaparzanie całości przez 15 minut. Alternatywnym rozwiązaniem jest sięgnięcie po górski w postaci preparatów. W ich przypadku zalecana porcja to od 100 do 700 mg na dobę. Innym składnikiem roślinnym pomocnym dla osób z chronicznym zmęczeniem jest aszwaganda, czyli inaczej rzęszeń indyjski. Ten produkt z kolei przede wszystkim łagodzi napięcie psychiczne i sprzyja obniżeniu poziomu kortyzolu. W jednym z badań nawet wykazano, że stosowanie aszwagandy przyczyniło się do wzmocnienia sił witalnych oraz poprawy samopoczucia. Poza tym warto wspomnieć, że również i aszwaganda poprawia sprawność umysłową, w tym pamięć, a także zwiększa jakość snu, co może mieć istotne znaczenie dla osób, które na co dzień doświadczają zmęczenia. Jak mieli okazję się Państwo przekonać, włączenie odpowiednich składników do diety może znacząco wpłynąć na zmniejszenie uczucia zmęczenia i zwiększenie naszej energii życiowej. Wprowadzenie więc do diety produktów bogatych w te składniki lub stosowanie odpowiednich preparatów może przyczynić się do zauważalnej poprawy samopoczucia. Jednocześnie pamiętajmy, że równie ważne w tym wszystkim jest zadbanie o zdrowy sen a jeśli chcieliby się Państwo dowiedzieć w jaki sposób poprawić jego jakość, to wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. Wówczas przeniosą się Państwo do nowego filmu, który można potraktować jako uzupełnienie dzisiejszego programu. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.